Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam Wam sprzedać moich 6 patentów, które stosuję w ciąży przy różnych dolegliwościach, problemach w ciąży i właściwie po ciąży. Tak więc zapraszam. Numer 1. Poranne mdłości. No, ja rozwiązuję to w następujący sposób. To jest w ogóle patent mojej mamy, która to stosowała w ciąży ze mną. I to jest, słuchajcie, taki oto chlebek. I ten chlebek ma być posmarowany miodem, dowolnym miodem, a ten chlebek nazywa się pumpernikiel. I taki chlebek najlepiej, gdybyście zjadły taką kanapeczkę jeszcze przed wstaniem z łóżka. Więc tutaj apel do Waszych partnerów, żeby taką kanapeczkę Wam zrobili i dopiero wtedy, jak zjecie taką kanapeczkę, to wstajecie z łóżka i no i tyle. Ja specjalnie dla Was zakupiłam, żeby Wam w ogóle pokazać, co to jest. Tak wygląda całe opakowanie takiego chlebka, bo to zazwyczaj jest pakowane. Możecie kupić w takiej dużym jakimś hipermarkecie. Ja to akurat kupowałam w Kauflandzie. To jest chleb z mąki żytniej pełnoziarnistej. I powiem Wam, że tak mi smakują te kanapki, że podczas nagrywania już dwie zjadłam, więc nie tylko trzeba tak jako jeść to jako patent na mdłości, ale jest to naprawdę całkiem smaczne. Patent numer 2 jest również związany z porannymi mdłościami, ale nie tylko. Ja w ciąży w pewnym momencie, jak brzuch mi zaczyna rosnąć, to ja mam takie wrażenie, że mój żołądek się kurczy, a ja coraz więcej mam ochotę jeść. No i wtedy jest tutaj problem. A jeszcze w momencie, kiedy ma się na początku z kolei poranne mdłości i nie ma się na nic ochoty, to teraz te dwie kwestie ja proponuję rozwiązać w następujący sposób. Otóż ja po prostu staram się przynajmniej, przy dzieciach wiem, że jest ciężko, ale staram się jeść dużo małych posiłków. Żeby to nie było, że jecie tylko 3, tylko żeby tych posiłków było 5, 6, 7, jeść co jakiś czas, podjadać, wtedy ten brzuch nie jest taki obciążony i czy właśnie to są mdłości, czy później właśnie takie już, że nie macie, że ten żołądek nie ma miejsca, to jest, wydaje mi się, niezłym rozwiązaniem. Patent numer 3 związany jest z kręgosłupem i z bólami kręgosłupa. To jest taka właśnie patent, taka moja metoda na podróżowanie, ponieważ w pewnym momencie, jak już ten ból jest nie do zniesienia, przynajmniej taki jest u mnie, to ja proponuję wozić ze sobą poduszkę. I taka poduszka ze mną jeździ już od, można powiedzieć, połowy ciąży. Ja staram się, żeby w podróży zawsze właśnie zwyczajny jasiek tak zawsze był. Nie jest to jakaś specjalne, że musicie coś specjalnego kupować. Zwykła poduszka, którą sobie możecie właśnie pod plecy położyć i jest w tej podróży, wydaje mi się, dużo wygodniej i można jakoś tą podróż samochodem przeżyć. Samochodem czy pociągiem, no ale w ogóle podróż przeżyć. Następny patent związany jest ze szczotką do włosów. Tutaj panowie pewno będą się śmiali, ponieważ w ciąży taka szczotka idealnie mi się sprawdza nie do włosów, tylko do brzucha. Otóż w ciąży ten brzuch mnie piekielnie swędzi. Może nie aż tak w tej drugiej i trzeciej, ale w pierwszej to było nie do zniesienia czasami. I szczotka, tylko tutaj dlaczego pokazuję, chodzi o to, żeby ona miała te takie zakończenia, żebyście sobie nie podrażniły tego brzucha. No moja jest niestety już przeszła tutaj wiele, więc ona już średnio się do tego nadaje, ale jeśli macie właśnie z takimi zakończeniami, no to tutaj
możecie się ratować w tych trudnych sytuacjach właśnie szczotką do włosów. Następny mój patent to jest patent z wykorzystaniem takich oto migdałów. Jak mamy w ciąży zgagę, co często występuje, to takie migdały, zjedzenie dwóch, trzech migdałów spokojnie wystarczy, żeby tej zgagi się pozbyć. Najlepiej, żeby te migdały były bez niczego, bez żadnych dodatków, żeby tam nie było żadnej soli, cukru, czy żeby one nie były jakieś oblane czymś, tylko zwyczajne migdały. Nie musicie ich jeść nie wiadomo ile, wystarczy, mówię, dwie, trzy sztuki, żeby zgaga odeszła. Ja w pierwszej ciąży to pamiętam, że w ogóle nie było opcji, żeby wszędzie w domu nie były porozkładane migdały. Natomiast teraz no, standardowo mam migdały w torebce, że gdzieś wychodzę, wyjeżdżam, to one zawsze są pod ręką, czasami na nocnej półce. Jeśli mam problem, to sięgam po migdały i ten problem znika. I ostatni punkt na mojej liście, czyli numer 6, to jest oto taki słoiczek. I to jest słoiczek z jabłuszkiem. Może tutaj być też gruszka albo jakiś inny owoc, który ja po prostu gotuję sobie. Przygotowuję sobie w ogóle takie słoiczki w dużej ilości wcześniej. I po co mi te słoiczki, po co mi ten mus jest? To wykorzystuję w takich trudnych chwilach. Pierwsza trudna chwila to jest w ciąży, kiedy budzicie się w środku nocy, bo dziecko kopie i nie wiecie, co macie zjeść. Używamy słoiczka. Druga trudna chwila to jest wtedy, kiedy karmicie dziecko i trwa to i trwa. Przy pierwszej ciąży u mnie to czasami godzinę mogłam siedzieć i karmić. Wtedy dobry jest słoiczek. Ale jeśli w ogóle nie lubicie na przykład samego w ogóle takiego jabłuszka, to możecie do takiego jabłka dodać najróżniejsze dodatki. Miód, cynamon, takie migdały albo inne orzechy. Możecie dodać śliwki, rodzynki, no wszystkie jakieś takie jeszcze dodatki, które wam to troszeczkę urozmaicą, zmienią trochę smak. Takie słoiczki możecie też sobie albo podgrzać w mikrofalówce, albo jeśli uważacie, że mikrofalówka to największe zło i nie wolno tego używać, to możecie wylać to z tego, znaczy wydobyć to z tego słoika, przelać do jakiegoś garnuszka, zagotować razem z dodatkiem odrobiny wody i macie taką wersję na ciepło. A taka wersja na ciepło idealnie również sprawdzi się w kolejnych trudnych chwilach. W chwili, kiedy na przykład już no, nie macie czasu, żeby zrobić coś do jedzenia i możecie sobie dodać taki słoiczek do owsianki, do jaglanki, to tak jedzenie na szybko. Możecie też dodać, jeśli czujecie się źle z żołądkiem, ugotować sobie ryż, dodajecie słoiczek i macie gotowy posiłek. Ale też, to już oczywiście wymaga trochę więcej pracy, naleśniki czy jakieś placuszki, do tego takie jabłuszka. Jeszcze tak sobie pomyślałam, że jeszcze właściwie jest jedna trudna chwila, kiedy na przykład wasze dziecko nie chce nic jeść i wtedy dzielicie się z dzieckiem swoim słoiczkiem. Oczywiście wtedy najlepiej, gdyby nie miało orzechów czy jakichś takich elementów, które są twarde, no chyba, że to jest starsze dziecko. Możecie też oczywiście, ja tego nie robię, ja tylko sobie gotuję. I ja już nic wtedy z tym jakoś tak tego nie miksuję, ale możecie sobie to znaczy zmiksować, zblendować, żeby to miało taką postać musu. No i wtedy no to idealne pożywienie dla dziecka w tych pierwszych
miesiącach, kiedy już odstawiacie tak troszeczkę, znaczy wprowadzacie inne pokarmy, nie musicie odstawiać mleka, ale wprowadzacie już jakieś inne pokarmy, to wtedy możecie stosować właśnie też taki słoiczek. Więc to są słoiczki na trudne chwile, idealne. Ja sobie staram się przygotować to wcześniej. Właśnie teraz, jak kręcę dla Was ten odcinek, to sobie uświadomiłam, że muszę właśnie lecieć zaraz do kuchni i przygotować się z tymi słoiczkami, bo już czas, żeby je w kuchni w dużej ilości mieć, bo to jest bez sensu, żeby to robić za każdym razem. Lepiej sobie to przygotować wcześniej i macie super trudną sytuację. Buch, wyciągacie słoiczek i gotowe. I co? To tyle na dzisiaj. To są moje patenty. U mnie się sprawdzają w każdej ciąży i po ciąży. I próbujcie, testujcie. Piszcie w komentarzach, czy one u Was też się sprawdziły. Jeśli tak, to będę w niebo wzięta i zachwycona, ale też piszcie o swoich patentach. Chętnie je przetestuję i odpowiem w komentarzu, czy u mnie się również sprawdziły. I to tyle w tym odcinku. Buziaki!